Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Drodzy bracia i siostry, przyjaciele, przeczytajmy na początek naszych rozważań jeden werset z 4 rozdziału Ewangelii Jana. Słuchajcie uważnie. Przez moment chociaż się skupcie. Jezus mówi tak: ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. I jeszcze jeden fragment, żeby nie było wątpliwości. To jest 7 rozdział, werset 37 do 9. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Wielu na to powie amen. A ja wam mówię, dlaczego mówicie amen? Bo się zgadzamy, powiedzą. Skoro się zgadzacie, to ja mam pytanie, czy tak żyjecie? No właśnie, czy tak żyjecie? Czy wierzę Jezusowi, czy religii, którą uprawiam? Jezus mówi do mnie, czytelnika Biblii, tego, który słucha go, mówi do mnie: jeśli napijesz się wody, którą ja ci dam, to nigdy nie będziesz już pragnął. Ale woda, której się napijesz, będzie w tobie źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Mam pytanie, proste pytanie. Ja jestem prostym człowiekiem. Czy tak żyjemy? Czy to jest prawda o moim życiu? Czy jest prawdą, że z mojego wnętrza wypływają rzeki wody żywej? Czy jest prawda, że z mojego wnętrza wytryskuje źródło życia? Czy tak jest? Bo jeśli tak nie jest, to jesteś nędznym grzesznikiem, oszustem, kłamcą, który nie wiadomo z jakiego powodu mówi o sobie, że jestem wierzący. Nie jesteś wierzący. Nie jesteś wierzący. Tak, można wyszczególnić pewną grupę ludzi, która, można powiedzieć, że stoi na progu tego życia, mając wielkie pragnienia, wielkie oczekiwania, weszli na próg Królestwa Bożego i tutaj oczywiście bracia, siostry, ta pełna naftaliny religia zatrzymała ich. No bo wiesz, bracie, bo nie można tego, nie można tamtego. No bo siostro, trzeba poczekać, wybaczyć, schować głowę między kolanami, dorośniesz, dojrzejesz, posłuchasz dopiero wtedy, co Bóg będzie do ciebie mówił. A ja wam mówię, dawajcie dyla z takich miejsc, uciekajcie z takich miejsc. To są przeklęte miejsca pełne religii, nie mające nic wspólnego z Bogiem. Tam nikt nie widział, nie słyszał. Nie słyszał nawet, już nie mówię, że nie widział, źródła, które bije żywą wodą ku życiu wiecznemu. Nie ma nic gorszego, jak takie żmije, które znalazły sobie gniazdo w chrześcijaństwie i które zawsze i wszędzie będą kąsały, będą niszczyły i będą udowadniały, że nie ma tego, co w Biblii dzisiaj. Ja już pomijam braci reformowanych, traktuję to jak wypadek przy pracy, istnienie takiej teologii, którzy twierdzą, że nie ma już darów Ducha Świętego. Nie ma. To zapewne, skoro nie ma darów Ducha Świętego, na przykład daru uzdrawiania, to ja mam proste pytanie do was. To kto mnie uzdrowił? No bo skoro Bóg nie uzdrawia, to diabeł też nie uzdrawia, prawda?
No bo jak powiecie, że Bóg nie uzdrawia, ale diabeł uzdrawia, no to chyba jesteście szaleńcami. Kto mnie uzdrowił? Wiem, że nie odpowiecie na to pytanie, bo nie znacie odpowiedzi, ale ja znam odpowiedź. Bóg dzisiaj uzdrawia. Bóg na moich oczach uzdrawiał ludzi. Także w wyniku modlitwy, którą ja, i nie tylko ja, prowadziłem nad tymi ludźmi. To kto ich uzdrowił? Diabeł? No przecież diabeł nie mógł uzdrowić, bo jeśli Bóg nie ma mocy uzdrawiania dzisiaj, no i diabeł nie ma mocy uzdrawiania. Ludzie, uciekajcie od takich ludzi. Uciekajcie od takich ludzi, nie dyskutujcie z nimi. Szkoda czasu. Żyjcie. Jezus przyszedł po to, żeby dać życie. Wszystko, co działo się w Ewangeliach, a w szczególności widzimy to w Ewangelii Jana, to były durne rozmowy faryzeuszy z Jezusem, którzy za wszelką cenę chcieli zatrzymać Jego nauczanie, którzy za wszelką cenę chcieli Mu udowodnić, że On kłamie, że nie mówi prawdy, że jest szaleńcem, że uwłacza Bogu i tak dalej, i tak dalej. Niczego nie przynieśli dobrego, ale wylewali pomyje na Jego głowę po to tylko, żeby zatrzymać to, co Jezus Chrystus czynił. Dzisiaj jest dokładnie to samo. Mamy całe legiony tych braci i sióstr, którzy drżącym głosem opowiadają, jak to drzewiej bywało, jak to było wspaniale i nikt tego nie widział zresztą. Jak to niezwykłe rzeczy Bóg czynił, ale dzisiaj to nie, ta młodzież, ci ludzie młodzi, oni się nie nadają, o widzisz, taką krótką spódniczkę ma, o widzisz, nie ma chustki na głowie, o widzisz, pomalowała się, o widzisz, on Biblię niesie tak pod pachą, a trzeba z przodu nieść, o widzisz, on nie ma nawet krawata, o widzisz, on ma krawat, pyszny jest. Uciekajcie od takich ludzi. Nie miejcie z nimi nic wspólnego. Zostawcie ich. Niech się bawią w to swoje chrześcijaństwo. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, to zrobi z nimi porządek. Uciekajcie od tych ludzi. Zakładajcie nowe zbory. Zakładajcie nowe społeczności. Łączcie się, aby życie mogło przepływać z jednego do drugiego, bo Kościół na tym polega właśnie, że gromadzą się ludzie pełni życia, święci. Nie dajcie sobie wmówić, że już jest za późno, że już nic nie można zrobić, że jak Faraon kazał, aby wykonywać jego wolę, to my mamy wykonywać, bo mamy być władzy poddani. A do licha, przepraszam za takie określenie, do tych samych ludzi mówię, to co Jezusa już słuchać nie trzeba, tylko Faraona? Jezus powiedział, idź i głoś Ewangelię. Ja znam tych ludzi, którzy mówią takie bzdury o tym, że trzeba słuchać Faraona, ale nie widziałem ich na ulicy, żeby głosili Ewangelię, ale nie widziałem, żeby chodzili z Bibliami gdziekolwiek, nie widziałem, żeby organizowali spotkania dla ludzi ulicy, gdzie nie tylko rozdają jajka i kanapki, ale gdzie mówią im Ewangelię. Tego nie robią. Ale władzy trzeba się słuchać. Wilki w owczej skórze, przeklęte wilki w owczej skórze, niech znikają z tego świata, niech odchodzą. Jeżeli Bóg chce, żeby byli zbawieni, niech są zbawieni. Nic mi do tego. Ale to są ludzie, którzy niszczą Kościół dzisiaj. Niszczą duszą Kościół, można powiedzieć. Wielu wierzących oddechu złapać nie może, bo są zduszeni tą przeklętą religią, tą naftaliną, która cuchnie z każdej szafy. Precz z takim niby chrześcijaństwem. Dosyć tego. Chcę też powiedzieć jasno, chcę to powiedzieć głośno. Może się to nie spodoba niektórym, szczególnie kobietom. Ale coś wam powiem, kobiety, bo znam ludzi wierzących, mężczyzn, którzy są niszczeni przez was. Wasi mężowie są starszymi kościołów, są pastorami, są diakonami, a wy tych ludzi niszczycie. Znam takich przypadków przynajmniej kilkanaście. Depczecie po tych mężczyznach. Nie miłujecie Boga, miłujecie pieniądze, miłujecie władzę i niszczycie tych, którzy do Boga należą. Nie, tak być nie może. To nie jest zgodne z tym, czego uczy Słowo Boże. A później idziecie do kościoła, ręce wznosicie i piejecie pieśni. No ohyda, dosłownie ohyda.
Ileż będziemy jeszcze czekali na to, żeby sprawiedliwość dotknęła takich ludzi? Jeżeli to Bóg ma ich dotknąć sprawiedliwością, to pójdą do piekła. Ale dzisiaj należy tym ludziom zwracać uwagę. Nie ma na to zgody. Nie może tak być. To jest jakaś katastrofa, która wśród niektórych kobiet się pojawiła. Pragnienie żądza, posiadania, strojenia się, malowania, rządzenia wszystkim, czym się da rządzić. A kto wam do tego dał prawo? Czy nie czytacie Biblii? Jak czytacie Biblię, to znacie swoje miejsce. Może trochę dzisiaj jestem, że tak powiem, podekscytowany, może ostrych słów używam, ale powiem, że czasami już się narka przebiera, bo kiedy spotykam ludzi, którzy opowiadają mi swoje historie, to wszystko we mnie krzyczy. Sam to przerabiałem, sam w zborze miałem kłótnie, plotki, podziały, niszczenie autorytetu, wymądrzanie się kobiet, oczywiście, że tak było. Ja to znam. I wiem, że to jest diabelskie przekleństwo. I wiem, że to prowadzi do zniszczenia. To nie przynosi życia. A Jezus mówi, daję ci życie. Życie. Masz żyć. 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 Masz zarażać życiem. A nie chodzić ciągle narzekając, plując na wszystko i na wszystkich. Co z ciebie za misjonarz? Co z ciebie za uczeń Jezusa Chrystusa? Jeżeli tylko patrzysz na to, co się świeci, jeżeli tylko patrzysz na szminki, na sukienki, na samochody, na domy, a nie patrzysz na Chrystusa. Co z ciebie za kobieta? I co z ciebie za mężczyzna, jeżeli na to się godzisz? Jeżeli pozwalasz na to, żeby taka kobieta niszczyła twoją służbę? Nie ma na to zgody. Nie może być na to zgody. Dość tego. Jeżeli ten kraj ma być zbawiony, jeżeli Polacy mają poznać prawdę, to trzeba powiedzieć grzechowi dość. Trzeba w kościołach powiedzieć dość tego. Dość tego. Nie będziemy żyli opowieściami sprzed wielu lat. Nie będziemy żyli opowieściami, których i tak nikt zweryfikować nie może. Nie będziemy żyli naftaliną. Nie będziemy żyli wspomnieniami. Żyjemy Jezusem Chrystusem. Żyjemy tym, co Jezus Chrystus nam daje, czyli żyjemy pełnią Ducha Świętego i to jest to, do czego Chrystus nas prowadzi. Reszta nie powinna nas w ogóle interesować. Kto chce politykować, niech politykuje. Kto chce uprawiać sport, niech uprawia sport. Kto chce latać po galeriach handlowych, niech sobie lata po galeriach handlowych. Kto chce kraść, nie kradnie. Kto chce kłamać, nie kłamie. Ale święci żyją dla Chrystusa i wszystko Mu przynoszą i wszystko Mu oddają i nie ma od tego wyjątku. Tak ma wyglądać przebudzenie, a nie jakieś opowiadanie sobie religijnych, pierdół, które do niczego nie prowadzą. Chyba, żeście się obudzili. Amen.